Tomasz Jacher, SolidExpert, witam serdecznie. W wersji CAMURS 2019 dodana została funkcja zaawansowanej edycji ścieżek. W wersji 2020 rozwinięto tę funkcję dla ułatwienia edycji ścieżek po ich uprzednim wygenerowaniu. W tym wypadku mam część, dla której wygenerowano pracę pracowania gadania. Klikam prawym przyciskiem myszy na własność pod operacją, wybieram zaawansowaną edycję ścieżek. W najnowszej wersji CAMURSa, oprócz samej edycji ścieżek, mogę również dodawać kolejne linijki kodu. Przejścia z punktu do punktu ruchem szybkim bądź spasywem. Wartość posłowu również może być wstawiona. Mogę dodawać tekst, który może być zwykłym komentarzem, jak też konkretnymi poleceniami wywoływanymi na maszynie. Teraz, kiedy wygeneruję G-kod, jestem w stanie zobaczyć zmiany, których dokonałem przy użyciu zaawansowanej edycji ścieżek. Dziękuję za uwagę.